Wrócaj do Opola, szybciej do Wrocławia. Wszystko dzięki zmodernizowanej stacji w Brzegu. Nowe tory mają nieść pociągi pospieszne i ekspresy z zawrotną, jak na polskie warunki, prędkością aż 160 km na godzinę. Trudno powiedzieć, co się w Brzegu nie zmieniło, bo zmieniło się wszystko. Począwszy od podtorza, toru, sieci trakcyjnej, odwodnienia, peronów, wiad na peronach. Zmieniła się cała infrastruktura obsługi podróżnych. Są teraz wygodne, dostosowane do pociągów perony, z których można spokojnie korzystać. Na pewno podróżni odczują też skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Wrocławiem i Opolem. Mówimy o modernizacji stacji, torów, sieci trakcyjnej, sterowania, czyli zabezpieczenia komputerowego, i mówimy o udogodnieniach dla pasażerów typu nowe perony, nowa informacja, tak zwane klapki na peronach, które pokazują, do końca jedzie pociąg, o której godzinie. Mówimy o większej wygodzie, jeśli chodzi o na przykład oświetlenie, nowe kosze, nowe ławki, tablice informacyjne, windy dla niepełnosprawnych, tak zwane windy przy poręczowych przejściach. Wszystko jest odnowione pod okiem konserwatora zabytków. Przebudowa brzeskiego węzła przyniosła też korzyści dla mieszkańców miasta. Kolej ustawiła nowe ekrany dźwiękochłonne, zbudowała też dwa nowe wiadukty.